Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam dwie nowe sprytne plasteliny Hocus Pocus i Alaska Phantom, które zadziwią nas zmiennościami w kolorach. Najpierw otworzymy Alaska Phantom. Jest tutaj nasza lampka. Lampka emituje niebieskie światło, a nasza plastelina na nie reaguje. Sprytna plastelina ma niesamowite właściwości. Jest mega elastyczna. Można ją rozciągać bez końca. Wystarczy, że wpuścimy do niej trochę powietrza i zamkniemy go w takich kieszonkach, a nasza plastelina będzie pstrykała jak folia bąbelkowa. Alaska Phantom ma bardzo blady niebieski kolor, a w środku zatopione są mikrodrobinki brokatu w kolorze niebiesko-seledynowym, które wyglądają naprawdę cudownie i pięknie się mienią. Sprytna plastelina to nie tylko fajna zabawka, ale również świetny gadżet reklamowy i super narzędzie przeciwko stresowi. Nie zostawia tłustych śladów, nie brudzi rąk, więc można spokojnie pobawić się nią i jak ją odłożymy, nasze ręce są czyste. Jeżeli ukulamy z niej ładną kulkę, odbija się jak piłeczka. Hocus Pocus to plastelina w kolorze szałowego pomarańczu. Jest naprawdę mega intensywny. Zamknięte pęcherzyki powietrza pstrykają jak folia bąbelkowa. Super rozciągliwa i rewelacyjna w dotyku. Zobaczmy, jak Hocus Pocus zmienia kolory. Tym sposobem zrobiliśmy straszliwego węża. Wszystkie sprytne plasteliny nadal posiadają swoje sprytne właściwości, czyli są elastyczne, rwą się jak papier, odbijają jak piłeczka, a dodatkowo są światłoczułe. Tą sprytną plastelinę oceniamy na 5 gwiazdek. Jeżeli chcecie zobaczyć inne plasteliny, zaglądajcie na kanał kochamzabawki.pl.